Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Tam zesprayowane, ja mówię, że jak dorosłe, to ja sobie takie zrobię, no serio, naprawdę zrobię, bo są zarpiaste, fajne bardzo, mi się podobają. No to kurde, myślę, że dostanę z jakieś 10 odpowiedzi i chcę wam powiedzieć, że następne pytania proszę podawać na Twitterze, jak chcecie, no, i tam właśnie, wiecie, właśnie popatrzę, odpowiem na nie, bo tutaj się robi bardzo dużo, więc zaczynamy. Pamiętasz, że byłem twoim 301 subem, pyta się Jan Kermel, tak? Pamiętam, czy nie boisz się teraz sam siebie? Czego miałbym się bać? Jestem sobą, lubię być sobą. Czego mam się bać? Od ilu lat mieszkasz w UK? Mama! Od listopada 2007, to nie wiem ile to jest lat. Od ilu lat nagrywasz? Nie nagrywam długo, nawet roku nie nagrywam. Jak znalazłeś się na ety? Nudziłem się, bo przez kontuzję nie mogę grać w piłkę. I się tam zaczęło, że z nudów zacząłem nagrywać, bo byłem zainspirowany przez parę tam youtuberów. I teraz jestem gdzie jestem. Jaka była twoja reakcja, gdy dowiedziałeś się o przeprowadzce do Anglii? No pamiętam, że byłem smutny. Do zerówki chodziłem 2 miesiące. Miałem tam paru znajomych, z paroma utrzymuję nawet kontakt, jak mogę powiedzieć. Jest spoko, ale później tak się okazało, że jest wylot, tam ładnie mnie pożegnali, cała szkoła, więc było fajnie. Ale potem był ten smutek, jak już przez tą border wyjeżdżaliśmy do Niemiec, tam czy coś takiego, nie pamiętam. Na lotnisku też był taki smutek, ale później to pamiętam, że bardzo fajnie było, płakałem, bo nie umiałem tego języka, nie znałem nic. Jak ktoś gadał do mnie, to... I nic nie rozumiem, dlatego się bardzo wkurzałem i byłem smutny. Jej, ja chcę takie włosy! Oluju, ja chcę takie włosy. Mógłbyś być w związku na odległość. Zaprzyjaźniłbyś się ze swoim widzem? Zaprzyjaźnić to się tak, zaprzyjaźniam z moimi widzami, tak? To potwierdzam. Dużo widzów, z którymi utrzymuję przyjaźń, na serio są spoko. A związki na odległość nie za bardzo, nie chcę, nie lubię. Kim chcesz zostać w przyszłości? Albo youtuberem, albo piłkarzem, albo fotografem. Jaki jest twój ulubiony kolor? Ten taki kolor. Wyobraź sobie siebie nagrywającego na YouTube za 5 lat. Tak! Ludzie, ja nie przestanę nagrywać, ja to kocham, ja to uwielbiam robić, nawet jak będę znowu mógł grać w piłkę, to będę nagrywał, bo to jest coś fajnego. Poza tym już jest was 1050 parę. Jest mega po prostu i tego nie, tego tak po prostu sobie nie zostawię, będę nagrywał bardzo długo. Gdybyś mógł zamieszkać w jakimś kraju, to gdzie by to było? Zawsze chciałem w Ameryce mieszkać i to jest moje marzenie nadal do tego dnia. Jakie jest twoje największe marzenie? Mieć dobrą przyszłość, tak? Zapewnić sobie normalne życie. I to marzenie dochodzi do tego właśnie YouTube, piłka nożna lub fotografia. I mieszkanie w Ameryce, bo to jest mój po prostu taki dream. Oh. Kim są dla ciebie swoje widzowie? Dla mnie dużo ludzi mówi, że okej, dobra, dali ci suba i niech oglądają. No bez widzów, nie wiem jak to wam wytłumaczyć, jak to wam powiedzieć, kim są dla mnie widzowie, ale ja myślę, że widzowie po prostu są
no, częścią bardzo potrzebną na tym kanale, bo bez nich ten kanał byłby niczym, ja bym był niczym. Co byś zrobił, jakbyś dowiedział się, że brat usunął ci kanał na ety? Nie jest takie coś na YouTube, gdzie możesz sobie rekorderować tam, bo jest takie coś, że jak usuwasz kanał, to możesz jeszcze go odzyskać chyba po 30 dniach, tylko musisz się tam z YouTube'em całym skontaktować. Ale myślę, że bym z powrotem odzyskał kanał. A jak nie, to bym zaczął nowy, co to mi przeszkadza, już raz zaczynałem. I jaka jest moja ulubiona piosenka? Ulubionej piosenki nie mam. Jakbyś miał się wyprowadzić teraz do Polski, to myślisz, że dałbyś sobie radę? Nie, nie dałbym sobie rady w polskiej szkole. To by było piekło, ja sobie tutaj nie radzę. Tak, ja tutaj sobie nie radzę, tutaj się wkurzam na wszystko totalnie, olewam wszystko. Nie, nie ma szans, że dam sobie radę na coś takiego, nie. Po prostu to wyklucza, ja nie chcę jechać do Polski, zanim nie skończę tej szkoły. Nie, w ogóle nie chcę jechać do tej Polski. No przepraszam raz, ale po prostu nic tam do tej Polski mnie ciągnie. Ile masz lat? 14 w marcu, 15. Jak myślisz, co byś robił, jakbyś nie miał kanału na YouTube? Bym chodził po mieście i bym pewnie robił więcej fotografii. Masz ulubiony film? Wszyscy wściekli. Cześć, twoje ulubione danie, moje ulubione danie to jest kebab. Jak szybko nauczyłeś się Anglika? Pozdrawiam. Też ci pozdrawiam i nauczyłem się w parę miesięcy, nie pamiętam dokładnie ile to mi zajęło, ale parę miesięcy się nauczyłem już. Co lubisz robić przed snem? Oglądać YouTube. Co zrobiłbyś, gdyby był koniec świata? Wrzuciłbyś filmik, jeżeli nie, to co? O nie, jest koniec świata! Muszę nagrać vloga! Bym spierdzielał, gdzie pieprz rośnie i próbował się jakoś ochronić, i rodzinę ochronić, i wszystkich ochronić. Być takim superhero z różowymi boskami. Ale to jest fajne, ja chcę mieć różowy włosy. W szkole nie pozwalają, ten pedzidu. Dlaczego przeprowadziłeś się do Anglii? Bo po prostu w Polsce już było trudno, moi rodzice to już dawno zauważyli. Po prostu zdecydowali wylecieć do Anglii, gdzie jest o wiele łatwiejsze życie, to już mogę dawno przyznać. Zero, bardzo się dobrze układa, więc polecam. Ile masz rodzeństwa? Mam dwóch braci. Jeden starszy, jeden młodszy. Gdzie wolisz jeść? McDonald's czy KFC? KFC nie lubię. Znaczy w Polsce jest pyszne, ale w Anglii to jest okropne, na serio nie polecam jeść KFC w Anglii, bo jest okropne. Nie cierpię i McDonald's to zawsze i wszędzie, bo jest tanie i fajne. Czemu różowy? Bo nie niebieski. Nie no, po prostu taki... Ale o co, nie podoba się? Nie? Pytanie. Dziękuję. Twoja data urodzin. 20 marca 2001. Czy gdybyś miał mieszkać w Polsce, to jakie miasto byś wybrał? Szczecin. Czym sprayujesz włos? Sprayem. Zdziwiło? Ile chciałbyś mieć dzieci na przyszłości? Nie wiem. Czy nie uważasz, że nie będziesz akceptowany w tych włoskach? Czemu miał być nieakceptowany? Widzicie, jaki to jest seks? Kurde! Ja na 16, jak już mówię, jak dorosnę i właśnie... Bo jeszcze nie dorosłem, jeszcze jestem dzieciakiem. Ale właśnie jak skończyłem high school, bo w high school nie pozwalałem takich kolorowych włosków, tylko naturalne kolory, jak masz blond, to dobrze, jak masz... No wiecie, jak naturalny masz kolor, to jest dobrze, jak nie, to nie, no to masz pecha. Więc jak skończę właśnie high school, to właśnie myślę, takim kolorem na serio jest fajny. Jak nie ma taki kolor, to ma jasny niebieski. Powiem wam, że tutaj w Anglii to nie jest tak, że właśnie noszę się różowy, to już gej. Nie, tutaj tak nie ma, po prostu tutaj w Anglii robisz co chcesz, nawet idziesz do sklepu w piżamie, nikt cię za to nie oceni, nic nie dostaniesz jej, to taka jest Anglia właśnie i za to ją kocham. Co najlepszego ciebie spotkało w życiu i najgorszego? Najlepszego? Siema ludzie. I ogólnie życie jest moje fajne, bardzo się z niego cieszę, ale najgorsza rzecz to moje kolano. Zakochałeś się kiedyś przez internet? Tak, kurde, kto się nie zakochał? Kendall Jenner tam jest, kurde, gdzieś na świecie, Ariana Grande, ludzie! Ludzie, tutaj zakończyliśmy nasze Q&A! Jest 1053 suby, trochę się spóźniłem, ale tutaj macie tam specjal na 1000 subów. Woo! Jej, zakończony. No, bardzo fajnym finałem, co się dość pochwalę na snapie. Ale tak ludziska, jeśli spodobał się filmik taki i chcecie częściej Q&A, to zostawcie lajka w górę, skomentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się. Hej, na razie, babła!